Wciąż ta nostalgia dopada mnie wieczorami. Choćbym chciał, nie mogę jej w sobie zabić. Na dworze ciemno, ja otwieram stare rany. Jest ich wiele, bo żal. Umiem w sercu zdławić czas, leczy rany. Choć ta walka z wiatrakami sprawia, że upadek daje siłę, by się przeciwstawić, by stawić opór światu, wylać słowa, nabić. Choć wstać jest ciężko, widząc same straty. Chciałem znaleźć azyl i go odnalazłem w uczuciach, które czuję. Bardziej i bardziej one dają mi wsparcie. W sumie sami ludzie, do których każdą z tych emocji dzisiaj przypisuję. To najlepszy budulec na tworzenie więzi, by strach przezwyciężyć pomimo niechęci, będąc jak błędny rycerz iść w imię tej jedynej, której uczucia wspomagają we mnie siłę. Jestem błędnym rycerzem, uczucia me górują. Zrozumieją to wszyscy ludzie, którzy czują. Bycie dobrym człowiekiem jest moją naturą, bo jestem wrażliwy na cudze cierpienie. Jestem błędnym rycerzem, uczucia me górują. Zrozumieją to wszyscy ludzie, którzy czują. Bycie dobrym człowiekiem jest moją naturą, bo jestem wrażliwy na cudze cierpienie. Bywa serio ciężko i ciężko się pozbierać. W tym całym zamieszaniu nie widać nawet nieba. Znowu zaszło chmurami, a ja chcę promieni słońca, które rozgrzewają serce od samego środka. Bo serce to otchłań i w nim nie ma światła. Dlatego to uczucie jest niczym latarnia. Oświetla mi drogę, bym po prostu nie błądził, bo muszę gdzieś zdążyć i nie mogę tu zwątpić. Otwieram oczy i wszystko widzę. Idę przez to życie, nie będąc zwykłym kibicem. Jestem świadomy swojej egzystencji, by spełnić swój cel, czyli te wersy kreślić, by potem nadały na podkładzie swej esencji. Chociaż wiem, że posłucha i zrozumie niewielu, bo mają w swoim sercu nieoświetloną czeluść, bo w dzisiejszych czasach mamy znieczulicy apogeum.